Karolina, od jakiegoś czasu jestem w Polsce i pomyślałam, że podzielę się z Wami tym, jak wyglądają moje wieczory w domu. Kolejna rzecz jest taka, że uświadomiłam sobie, że nigdy nie zrobiłam wieczornej rutyny, a druga kwestia jest taka, że tak naprawdę moje wieczory wyglądają zupełnie różnie i nie ma takiego jednego schematu, jednej rutyny i ciągu moich jakichś tam aktywności, które naprawdę robię zawsze w tej samej kolejności, ale są pewne takie małe wieczorne rytuały, którymi chciałam się z Wami podzielić i ujęłam to w dzisiejszym filmie. Dla mnie wieczór zaczyna się wtedy, kiedy skończę jeść obiad o kolację. Praktycznie zawsze, kiedy jestem w domu, jemy ten posiłek całą rodziną i też jemy go na dworze, kiedy jest tak pięknie i letnio, i wtedy stwierdzam, że oficjalnie mamy już wieczór. I kolejną rzeczą, którą robię, jest włączenie trybu samolotowego. Jak wiemy, nasze sprzęty nie za dobrze wpływają na wyciszenie się i generalnie sprawiają, że jesteśmy bardziej pobudzeni i wewnętrznie zestresowani. Dlatego ja staram się jak najwcześniej ten tryb samolotowy włączyć i praktycznie w ogóle już nic z tym telefonem nie robię, niczego nie puszczam. Dla mnie bardzo ważną rzeczą wieczorem jest obejrzenie filmu, ale zanim to zrobię, zajmuję się moją wieczorną pielęgnacją, bo wydaje mi się, że im wcześniej pozbędziemy się tej warstwy makijażu, jeżeli akurat go noszę danego dnia, tym lepiej. Także u mnie zawsze ten makijaż jest dwufazowy i zmywam buzię. Mój ulubiony olejek to jest ten mandarynkowy z Natu Handmade. Bardzo prosta sprawa, po prostu, prosto, jak zawsze musiałam sobie go powiedzieć. Nakładam go na ręce i wcieram w twarz, po prostu masuję twarz i oczy. Następnie nasączam wacik ciepłą wodą, zmywam z siebie makijaż i myję twarz żelem. Akurat teraz używam żelu z Recibo i to jest ten moment, kiedy czasem zdarzy mi się też zrobić peeling albo maskę, ale przyznam szczerze, że zazwyczaj o tym zapominam. Kolejnym etapem jest nałożenie toniku i to jest bardzo ważne, bo on wyrównuje pH skóry. Akurat teraz używam toniku Sensu Mare, ale też bardzo lubię hydrolat różany z Natu Handmade albo z Frigia, także bardzo Wam polecam. I następnie nakładam serum. Obecnie używam serum z E-Naturalne, to jest serum marki Linia i jest to serum przeciwtrądzikowe. Uważam, że jest to najlepszy czas, żeby takie serum dosyć mocne nałożyć, ale nie zapominajcie, że na serum trzeba też nałożyć krem, o czym ja długo nie wiedziałam, muszę się przyznać. Natomiast obecnie używam kremu nawilżającego też marki Linia. Wcześniej używałam ich kremu do cery naczynkowej, a co zabawne, moja mama używa tego do cery dojrzałej. I kiedy moja twarz jest już gotowa, ubieram się w coś wygodnego. Akurat tym razem też założyłam ten wspaniały t-shirt. To jest t-shirt polskiej marki Wystarczam z przecudownym nadrukiem. I mogę zająć się tak zwanym chillowaniem wieczornym i najpierw przygotowuję herbatę. Moja ukochana herbata to jest to, o czym mówiłam w ostatnich ulubieńcach. To jest herbata zielona z prażonym ryżem. Jest przewspaniała i oglądam film. Zazwyczaj towarzyszy mi przy tym moja mama. Kocham kino, więc wieczór z filmem to najlepszy wieczór ever. Wtedy powoli zaczyna się ciemnieć, bo słuchajcie, jak są takie długie dni, to jest mi aż trudno usiąść do filmu, kiedy jeszcze jest jasno, bo szkoda mi dnia. Serio. W każdym razie, po obejrzeniu filmu idę pod prysznic. I po raz pierwszy w życiu zabrałam na YouTubie ze sobą pod prysznic. Śmieję się, teraz generalnie zaczynam, testuję szczotkowanie ciała na sucho, ale powiem Wam szczerze, że jakoś zawsze o tym zapominam. Generalnie ma być to bardzo dobre na oczyszczanie, w sensie taki detoks, na pozbycie się naskórka. Też jest to dosyć pobudzające, więc nie jestem pewna, czy jest to takie super wieczorami. Natomiast na pewno pod prysznicem używam teraz mydła z Purite. Purite to jest marka, którą uwielbiam. I moje mydło to jest kawa z cynamonem i też do mycia używam takiej bardzo fajnej myjki, którą znalazłam po tym, jak stwierdziłam, że kupowanie naturalnych gąbek nie jest takie spoko. Natomiast po umyciu nakładam na suchą twarz
na suchą twarz, na suche ciało. Balsam z Recibo, obecnie jest ten balsam taki wyszczuplający, oczywiście biorę to wyszczuplający, czyli po prostu balsam ujędrniający. Mamy też o myciu zębów, moja ukochana pasta Niok, czyli polska marka stworzona w Berlinie, pasta na bazie oleju kokosowego, polecam całym sercem, oraz koniecznie nitkowanie zębów. Moim postanowieniem noworocznym było używanie nici dentystycznej i robię to codziennie i naprawdę to była bardzo dobra decyzja. Moje zęby są w lepszym stanie, są mniej jakieś tam przebarwień, praktycznie wcale. I rzeczywiście używając tej nici zrozumiałam, że jednak nie wyszczotkujemy wszystkiego. Mimo że szczotka jest super fajna, bambusowa, jeszcze czarna od węgla aktywnego. Kiedy już jestem cała naszykowana, mogę przejść do ostatnich rzeczy, jakie robię wieczorem, które już są w mojej sypialni, w moim pokoju. I najpierw zajmuję się moimi dwoma dziennikami, czyli pierwszy jest to 5 Minute Journal, o którym mówiłam Wam wielokrotnie. Jest to taki rytuał, który robimy i rano, i wieczorem. W każdym razie część wieczorna polega na tym, że wypisujemy trzy rzeczy, które były super tego dnia. To się nazywa po angielsku 3 amazing things that happened today. I uwierzcie mi, nawet jeżeli macie najgorszy dzień na świecie, znajdzie się coś, co było fajne. Na przykład świeciło słońce, albo dostaliście miłą wiadomość od znajomego, albo po prostu jesteście zdrowi. To też jest powód do radości. I ostatnia rzecz to to, co mogliście zrobić lepiej. Czyli na przykład mogą być milsza dla Pani w sklepie, albo mogłam bardziej rozsądnie wybierać sobie posiłek, bo poszłam do Maka, więc trochę średnio. Ale nie chodzi o to, żeby jakoś się strasznie dołować, tylko bardziej mieć taką refleksję, jeżeli chodzi o to, co możemy poprawić. I kolejną rzeczą to jest mój dziennik Q&A, który uwielbiam, ponieważ mam już go od lat, już jest trzeci rok, kiedy go wypisuję i to jest inne pytanie na każdy dzień w ciągu roku. Jest to pięcioletni dziennik, więc przez 5 lat będę miała, czy mam po prostu wgląd na to, jak zmieniało się moje życie przez te 5 lat, bo te odpowiedzi naprawdę są różne, także bardzo to jest dla mnie fajna zabawa, kiedy wypisuję sobie trzeci rok i zakrywam sobie te dwa poprzednie, piszę sobie odpowiedź, potem sprawdzam, czy to, co pisałam wcześniej, było się sprawdza, czy w sensie, czy mówiłam to samo. No, czasami jest 100%, czasami jest 180 stopni inna odpowiedź, więc widać przemiany. Lubię brak. I na sam koniec jeszcze przed snem, jeżeli mam siłę, staram się jak najczęściej, to czytam książkę i obecnie mam obsesję na punkcie najnowszej książki Harariego, czyli 21 lekcje na XXI wiek. Polecam Sapiensa, polecam Homo Deus, ta książka jest genialna i naprawdę odkąd zaczęłam, nie mogę się od niej oderwać. To jest taka analiza społeczno-polityczno-gospodarczo-egzystencjalna tego, gdzie jesteśmy teraz jako ludzie i taka wizja tego, co możemy z tym zrobić. Na ten moment, my, w XXI wieku, polecam Wam z całego serca. Kiedy już mnie książka zmuli, odkładam ją, gaszę światło i śpię.